Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 8 sierpnia 2023 roku, orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Drogie dzieci, jestem waszą matką i zawsze będę przy was. Nie trać serca, bez krzyża nie ma zwycięstwa. Mocno wierz w moc Bożą, a wszystko ułoży się dla ciebie. Proszę was, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary. Nie zapominajcie, wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. Pokutujcie i szukajcie miłosierdzia mojego Jezusa przez sakrament spowiedzi. Ludzkość jest chora i potrzebuje uzdrowienia. Wróćcie do mojego Jezusa, bo tylko w ten sposób ujrzycie pokój panujący na ziemi. Podajcie mi swe dłonie, a ja poprowadzę was do mojego Syna Jezusa. Przed wami jeszcze długie lata ciężkich prób. Kościół mojego Jezusa będzie pił gorzki kielich bólu. Sprawiedliwi będą płakać i lamentować. Odwagi, ja będę się modlić za was do mojego Jezusa. To jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.